Nazywam się Radek Orszewski i mam przyjemność dzisiaj Wam opowiedzieć troszkę o czymś, co mam wrażenie, nawet jeśli wyraz Kanban może istnieje w Waszych słownikach i w Waszych głowach, to ten termin, o którym ja będę opowiadał, jest czymś, co mam wrażenie pozostaje trochę w takiej strefie mroku. To znaczy, zaraz sobie opowiemy o tym, co rozumiecie jako Kanban i zobaczymy, czy dowiecie się z tego czegoś nowego oraz czy uznacie to za może użyteczne. Moja prezentacja jest dzisiaj skrojona pod kątem ludzi zajmujących się produktem, czyli zarówno product ownerów, business analityków. Czy mamy takie osoby na sali? Okej, okay, super. Czyli nie strzelam w próżnię. Dobrze. Okej. Okay. Kiedy słyszycie wyraz Kanban w głowie, to co Wam przychodzi na myśl? Co widzicie? Kolumny. Kolumny, okej. Okay. Tablice, super. Okej. Okay. Super. Dobrze, tablice. Tablica jest wystarczającym, powiedziałbym, skojarzeniem, bo wyraz Kanban w tłumaczeniu z języka japońskiego, a potem najpierw na chiński, a potem na języki zachodnie, rzeczywiście oznacza visual sign albo visual board, a w języku chińskim właśnie nawet czasownik, czyli pewnego rodzaju patrzenie na tablicę albo czytanie tej tablicy. Okay? Więc widzimy tą tablicę. Co jest zwykle na tej tablicy? Ktoś powiedział kolumny. Jaka jest pierwsza kolumna po najbardziej lewej stronie tablicy? To do, backlog. Ok, super. Także wierzę, że widzieliście tą tablicę naprawdę, nie? Jest to do, jest jakiś in progress, jest jakieś done. Ok. Teraz, czasami tablice są bardziej skomplikowane. Mogą mieć więcej niż 3 kolumny. Ktoś widział taką tablicę? Super, ok. Będziemy sobie mówić na końcu, czy to jest waterfallowe, czy nie. Więc jakby te osoby, które podniosły rękę, niech się potem wypowiedzą. Ok, na tej tablicy poza kolumnami, które pokazują zwykle przepływ pracy, będziemy sobie o tym mówić, co ten przepływ pracy naprawdę oznacza, widzimy jakieś zadania, jakieś karteczki, no, może być ich dużo, zwłaszcza w tym to do. Skąd one się biorą? Ja myślę, że w niektórych biurach jest taki złośliwy, wiecie, skrzat, który jak wychodzimy z biura, mam nadzieję, że wychodzicie kiedyś z biura, to on przynosi takie karteczki i je przykleja z powrotem do tablicy, nie? No pewnie, że nie, bo nie mamy fizycznej tablicy, bo mamy Jira. No więc w Jirze Atlassian napisał taki plugin, który każdej nocy robi Wam replenishment backlogu. Tworzy nowe etykiety. Też nie? No okej, okay. Ja mam wrażenie, że czasem tak. To widzicie, jest najmniejszą czcionką. Legendarny, nigdy nie widziany użytkownik. Czy to z jego powodu, z powodu istnienia tego użytkownika, może tak być, że mamy jakieś etykiety na tej tablicy? No, jeśli tak, to jest pewna niezaniedbywalna szansa, że robicie coś, co przynajmniej jedna osoba na świecie będzie używała. Okay? Albo za to zapłaci. No właśnie, skąd się biorą te etykiety? To słowo już tu padło. Backlog. Okay? Backlog. Co to jest backlog? Zbiór wszystkich to do. Zbiór wszystkich to do. No, bardzo Ci dziękuję za tę definicję, bo zaraz się do niej odniesiemy. Zbiór wszystkich to do. Ich może być dużo. Ok. Ja powiem teraz tak, na poziomie języka wyraz backlog występuje w bardzo wielu organizacjach. On oczywiście ma jakieś konotacje głównie ze Scrumem, gdzie mamy product backlog, gdzie mamy sprint backlog, z tym, że backlog powinien być listą jednowymiarową, uporządkowaną po pewnej wartości użytkownika. Tak? To jest rola product ownera w Scrumie, jeśli ktoś jeszcze czytał Scrum Guide. Problem jest taki, że na poziomie języka on występuje zarówno tam, gdzie jest Scrum, jak i go nie ma, po prostu go używamy. I problem jest też taki, że wyraz backlog ja osobiście odczytuję za trochę negatywny. Tak? Po pierwsze, backlog jest tak backwards, taki bardzo wsteczny, nie? A z drugiej strony jest ten log, nie? Mi się zdarzało być w takich firmach, w których przychodziłem i mówił ktoś mi, o, serwer się wyłożył, logi były takie wielkie, że nam zabrakło pamięci, nie? I mam wrażenie, że niektóre backlogi produktów są takie same. Muszę sobie przypomnieć, jaki dzisiaj jest dzień, piątek. W tym tygodniu wcześniej byłem w Londynie, robiłem szkolenie z Kanbanu i tam przyszła dziewczyna, która powiedziała, ja odziedziczyłem projekt w Jirze i tam jest 2000 itemów w backlogu. Ja bym bardzo chciała to usunąć, ale się boję. Powiedz mi, co zrobić, nie? Okej. Okay. Ja mówię, kurczę, Kate, zakładając, no nie wiem, 30 sekund na przejrzenie każdego tego itema, nie? To jakby ile musisz podjąć akcji, żeby w ogóle wiedzieć, co tam jest, nie? Tu na prezentacji, która była przed chwilą, ktoś zadał pytanie, a co jeśli osobę, która już stworzyła ticket, nie ma w firmie, nie? Tak się zdarza. Te rzeczy dalej wiszą w tym backlogu.
Te backlogi potrafią być bardzo takie przytłaczające, bym powiedział. Nie? Może dlatego też jest taka praktyka, że na poziomie firm, na poziomie zespołu to staramy się patrzeć na to to do, a ten backlog sobie gdzieś chowamy. Nie? No bo on potrafi przytłaczać. Może to jest dobra praktyka, nie wiem. Proszę? Pod dywan. Okej. Okay. Donald Reinertsen mówi, że to jest wszystko na dyskach, nie? A dyski są dzisiaj bardzo pojemne, a chmura to już w ogóle, nie? Możemy to schować. Przepraszam, schować gdzie chcemy. Okej. Okay. No właśnie, backlog. Coraz większe i większe elementy są w tym backlogu. On potrafi być przytłaczający. Jak wchodzę do różnych organizacji i pytam, po czym ten backlog jest popriorytetyzowany, to już jest w ogóle to jest temat na inną prezentację, tak? Ta wartość użytkownika, jeśli w ogóle wiemy, kto jest tym użytkownikiem, to jest jeszcze inna rzecz. Także to naprawdę potrafi być coś wielkiego. I ja nie ukrywam swojej tożsamości, jestem stricte kanbanowcem, tak? Patrzę na flow i patrzę na wizualizację i patrzę na ograniczenia pracy w toku i tego typu rzeczy. Więc ja wyznaję taki pomysł, że to jest pomysł Patryka Steyarta, że zamiast tej jednowymiarowej listy, na której jest strasznie trudno po pierwsze zobaczyć, co jest w jakim stanie, tak? No bo niby na górze backlogu powinno być coś bardziej gotowego, a na dole coś mniej gotowego, nie? Ponieważ te rzeczy są tak stare, 3M wymyśliło te post-it super sticky, bo inaczej one by już dawno odpadły od ściany, więc ciężko jest zdecydować się, co ma większą wartość użytkownika, item 179 czy 197, nie? Zwłaszcza, że obydwa są w stanie zerowego przygotowania do pracy. W związku z czym kanbaniści podli powiedzieli, hej, a może rozciągniemy tą tablicę w lewą stronę? Może sobie pokażemy pewnego rodzaju fazy odkrywania informacji o produkcie, o tym, co mamy zrobić, również w postaci tablicy Kanban. No i surprise, wymyślili taki termin jak Upstream Kanban. Upstream Kanban, czyli Discovery Kanban, czyli taki Kanban, w którym kolejne kolumny oznaczają etapy, będziemy sobie mówić szczegółowo, jakiejś dominującej aktywności polegającej na odkrywaniu tego, co i dla kogo i z jaką wartością i na jakiej podstawie mamy zrobić. No jeśli to jest Upstream Kanban, czyli Discovery Kanban, no to jakim jest ten Kanban, który widzimy na co dzień, ten, który się zaczyna od to do? No, żeby nazwać rzeczy po imieniu, to ten drugi kanban nazywa się downstream kanbanem, tudzież delivery kanbanem, tak? Tam dostarczamy wartość, tam już wiemy, co mamy zrobić, tam już prawdopodobnie wiemy nawet bardziej szczegółowo niż tylko na zasadzie one-linera, że masz ticket w Jirze, otwierasz, a description puste, tak? Czy wiemy coś więcej na ten temat? Proszę się nie śmiać, proszę się nie śmiać. Okej. Okay. No właśnie, bo my w ogóle w świecie kanbanu, w świecie lina i tego wszystkiego mówimy o tym, że to, co jest przed jednym bardzo ważnym punktem, o którym będziemy dzisiaj mówić, to jest wszystko opcja. Bo komu się zdarzyło usunąć coś z backlogu, że to nie było ostatecznie potrzebne? Zdarzyło się Wam? Super, nie? No właśnie. To też jest kwestia komunikacji tego, jak my traktujemy to, co jest w backlogu. Bo tu powiedziałaś, backlog to jest lista wszystkich to do, nie? Masz rację, taka jest ogólna definicja, nie? Natomiast jeśli nie będziemy o tej definicji rozmawiać pomiędzy biznesem a zespołami dostarczającymi, to zakładamy, i to jest oczywiście fałszywe założenie, że wszystko, co jest w backlogu, musi zostać zrobione. Generalnie wszystko, co jest w backlogu, musi zostać zrobione w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku, w którym absolutnie jesteśmy pewni co do rzeczywistości, kontrolujemy ją. Wiemy dokładnie, czego chce użytkownik, jesteśmy w stanie to spisać, nawet jeśli jest to 500-stronicowy PDF, jesteśmy w stanie dać to zespołowi deweloperskiemu, jesteśmy w stanie powiedzieć, nie zachorujecie, nie pojedziecie na konferencję, macie taką przepustowość, jaką macie, konkurencja nie zrobi nic, co zachwieje naszym produktem, żadne RODO-SRODO, nic nie wejdzie, co spowoduje, nie? I teraz być może są takie domeny, nie? Być może są, nie wiem, ja rzadko je widuję. Jeśli tak jest, to prawdopodobnie taki determinizm i waterfall są dla Was ok. Jeśli nie, jeżeli musimy się wystawiać na tą podłą rzeczywistość, która się zmienia na zewnątrz naszych meeting roomów, no to nie wszystko z tego backlogu wejdzie do produkcji. Jest jeszcze drugi case, bo powiedziałem, że wszystko z backlogu jest wdrażane na produkcję w dwóch przypadkach, opisałem jeden. Drugi to jest, kiedy w Waszej firmie coś jest nie tak.
ale nie będę tego dyskutował. Tak? Jeżeli firma świadomie nie odrzuca nic z backlogu i nie jest właścicielem rzeczywistości, nie ustawia praw fizyki, wirusów, grypy i tego typu rzeczy, no to prawdopodobnie coś jest nie tak w tej firmie. No wtedy ja przychodzę, daję swoją kartkę, wiecie, konsultant, te sprawy, nie? Okej. Upstream Kanban. Downstream Kanban teraz trochę wycieniujemy, ale będzie jeszcze jedno pytanie na jego temat, bo jeśli widzieliście kiedyś Kanban, to on bardzo często nie ma, ale powinien mieć takie numerki nad kolumnami. Ktoś wie, co te numerki oznaczają? Ilość zadań. Jaką ilość zadań? Maksymalną ilość zadań, która może przybywać w danej kolumnie. Dlaczego takie coś robimy? Ograniczenie. Jakie ograniczenia? Wąskie gardła. Co jest tym ograniczeniem w naszej pracy? Zasoby. Zasoby. O! Jakie zasoby? O! Zasoby ludzkie. Jest jakiś HR-owiec na sali? Czas. Czas jest tym zasobem, tak? Jak Dilbert mówi, pracy jest zawsze więcej do wykonania niż czasu twojego życia i musisz coś z tym zrobić, nie? Czas nie jest tak jak pamięć w AWS-ie. Nie da się tak suwakiem przeciągnąć, nie? Że zapłacę i mam więcej. To znaczy, no da się, ale na pewną krótką metę, nie? No dobrze, więc mamy te zadania, tak? Mamy maksymalną liczbę zadań. Zastanówmy się, co w ogóle może być na tej lewej stronie Kanbanu. Może to być jakiś refinement, może być to jakieś pisanie historyjek, może być to jakieś mapowanie impaktu na użytkownika, mogą być to interview z użytkownikami, może to jest szybki cykl Lean UX, w którym chcemy się dowiedzieć, który z pomysłów w ogóle ma sens realizacji. Albo po prostu ideas, tak? Jakieś pomysły, nie? Co w ogóle byśmy chcieli zrobić jako biznes. Bo czasami robimy software dla naszego, nie wiem, własnego klienta wewnątrz firmy, tak, jakby oni wiedzą, a czasami po prostu mamy pomysły na to, co może na rynku, kolokwialnie mówiąc, zażreć dobrze, tak, i mamy te pomysły, nie? Trzeci Uber, piąta aplikacja do hulajnóg, to jest to, czego świat potrzebuje, uwierzcie mi. Czyli możemy sobie zmapować tutaj różne takie stany pracy, różne aktywności, bym powiedział. No i teraz te aktywności też są czasochłonne. Podobnie jak aktywności po stronie delivery Kanbanu, tak i po stronie upstream Kanbanu, te aktywności są czasochłonne. Co możemy z tym zrobić? Skoro ci goście od delivery i dziewczyny wprowadzili sobie te maksymalne numery aktywności, które mogą naraz robić, to może powinniśmy wprowadzić takie same po lewej stronie. Jak to dla was brzmi? Make sense? Nie? Można pisać analizę dla 20 rzeczy naraz? Można, jak się ma 3 monitory i 2 klawiatury. Nie widzieliście nigdy tego? Okej. Na jednym jest Jira, na drugim jest Word, a na trzecim jest Facebook, który nigdy nie ma końca. Zawsze można go scrollować, nie? Okej. Dobra. Ale, to źródełko, którym jest Upstream Kanban, nie powinno nigdy wysychać, tak? Nie powinno nigdy wysychać, ponieważ jak ono wyschnie, to znaczy, że nie mamy pomysłów. To znaczy, że odgrzewamy tego samego kotleta jeszcze raz i jeszcze raz. Nie? Takie są czasem przypadki, że nie wiem, no to już za młodzi jesteście. Kiedyś Motorola taki miała żart, tam miałem znajomych pracujących, który prezes przyjeżdżał i mówił, zrobimy nowy telefon, ten sam, który był tylko na różowo. Nie? Okej, może to się sprzedawało. Dzisiaj mam wrażenie, że też czasami takie kotlety software'owe odgrzewamy. Ale nie chcemy, żeby to źródło wyschło, w związku z czym poza maksymalnym whip limitem wprowadzamy coś takiego jak minimalne whip limity, czyli liczbę rzeczy, nad minimalną liczbę rzeczy, które chcemy mieć w danym stanie, żeby zapewnić flow tych rzeczy od lewej do prawej. Jak je ustalić? No, trzeba zatrudnić konsultanta. Ten konsultant wam zmierzy, jaka ilość rzeczy spada z tej tablicy. Bo jeśli coś z tej tablicy spada i jesteśmy w stanie zmierzyć, ile tego spada w jednostce czasu, to wiemy automatycznie, ile musimy tutaj wpychać po lewej stronie, tak, żeby zawsze coś docierało na prawą stronę. Takim może życiowym, choć dalekim od software'u przypadkiem jest proces rekrutacji pilotów do Lufthansy. Tak? Lufthansa wie, ilu pilotów odchodzi rocznie ze służby. Albo bo dlatego, że podkrada ich Ryanair, albo dlatego, że przechodzą na emeryturę. Tak? Wiemy. To oznacza, że wiemy, ilu nowych pilotów chcielibyśmy mieć w naszych szeregach.
Jeśli teraz znamy to ratio pomiędzy tym, ilu pilotów potrzebujemy i z ilu kandydatów ich średnio pozyskujemy, to wiemy, że żeby zapewnić 10 pilotów tutaj, a zakładamy, że jednego pilota zatrudniamy na podstawie 1000 CV, 1000 kandydatów, to jeśli chcemy mieć ich 10 rocznie, to ile potrzebujemy mieć tych idei, czyli tych osób? 10 tysięcy, tak? Czyli możemy sobie powiedzieć, że na którymś z tych etapów zaczynamy śledzić nie tylko taką otwartą kolejkę, ale też kolejkę, która mówi, w ciągu roku przez tą kolumnę powinno przejść 10 tysięcy kandydatur, bo tylko to nam gwarantuje, że znajdziemy 10 kandydatów i że zapewnimy ciągłość delivery, które są już linie lotnicze, które przewożą nas w różne nasze lokacje. Teraz się mówi destynacje. Okay. Ale nie wszystko z tego Upstreamu przechodzi do danych. A oczywiście. I to jest jakby kolejna miara, którą powinniśmy zmierzyć. Masz rację, tak? Ilu ostatecznie przechodzi przez downstream, tak? Być może, jeśli wiemy, że z 10, których wprowadzamy do programu, tak, tylko dwóch zostaje, no to nagle z 10 tysięcy kandydatów robi nam się 200 tysięcy? Nie wiem, bardzo dużo, nie? I tak powinny funkcjonować biznesy, po prostu powinny mieć pomysły, tak? Powinny te pomysły mnożyć, nie? Ale nie powinny mieć ich za dużo, bo zdolność przerabiania tutaj jest ograniczona. Wy jako product ownerzy, jako analitycy biznesowi też macie pewnego rodzaju zdolność przetwarzania tych informacji. Jeśli nie nałożymy nigdy też tego maksymalnego WIP limitu, to wylądujemy w case Kate, która ma 2000 itemów w backlogu, tak? Które no dobrze, tu je zgromadziliśmy, bo tu nigdy nic nie ograniczyliśmy, ale też nie robimy żadnego procesu, nie wiem, triażu, oceny, nie wiem, ryzyka biznesowego, potencjalnej wartości, user base, które to przyniesie, czegokolwiek, tak? To po prostu tworzymy tikety po to, żeby wisiały. Okej. Co dalej? Może być też tak, zwłaszcza kiedy wiemy właśnie o tym, ile jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie przerabiać, że poza WIP-em maksymalnym i poza WIP-em minimalnym możemy wprowadzić coś, co nazywamy con-WIP-em, czyli constant WIP-em, stałym WIP-em, tak? I to będzie cała liczba zadań na takiej tablicy Upstream Kanban. Powiedzmy, że to jest zakres od 30 do 60. Czyli możemy się bawić w rozbicie na poszczególne stany, ale jeżeli chcemy zapewnić jakby stały przepływ przez całą tablicę, to możemy też chcieć wprowadzić coś na poziomie, ok, na naszej tablicy zawsze musi być 30 zadań. Jeżeli ich nie ma, to prawdopodobnie nasze źródełko za jakiś czas wyschnie, bo coś zrzucimy tu, bo coś zrzucimy na downstreamie. O tym, czy zrzucanie na downstreamie jest dobre, czy nie, to sobie powiemy. I musimy siedzieć i knuć. Musimy wymyślać te idee, nie? Pytanie. A co jeśli jest w drugą stronę? Jeżeli ktoś źródełko jest tak w ogóle mocne, że ono wybija więcej niż te 60 i nagle pojawia się coś, wiesz, super, hiper, argent, to musimy w ogóle przejść szybko przez upstream. Opowiemy. Ja powiem na teraz, parkując, no to od tego są te czerwone rzeczy, tak? Te czerwone liczby, nie? Być może tutaj jesteś w stanie mieć naprawdę olbrzymią, to ja zgubiłem, okej? Jesteśmy w stanie mieć bardzo dużo w tych ideach, ale może nie powinniśmy mieć aż tak dużo, jeśli precyzujemy, tak? No ale dobra, zobaczmy co dalej. Co jest pomiędzy tymi dwoma kanbanami? I w kanbanie nazywamy to punktem zobowiązania. Zobowiązania. Dorośli, dobrze opłaceni, dobrze wykształceni ludzie i zobowiązanie. To nie brzmi dobrze. Ok. Słowo commitment w języku angielskim jest bardzo różnie interpretowane przez różne kultury, które przenoszą to na swoje języki natywne. Dlatego też, nawet w angielskim, może mieć pewne konotacje negatywne, dlatego jeśli ktoś jest praktykiem Scruma, to wie, że na początku używano wyrazu commitment, on nadal istnieje w języku Scruma jako jedna z 5 wartości, ale usunięto w najnowszym Scrum Guide słowo commitment ze słownika mówiącego na temat sprint planningu. Sprint planning nie jest commitmentem zespołu, jest forecastem zespołu. Naprawdę, widzę te zmarszczone oczy. 2017, najnowsza edycja, polecam przeczytać, nie? Bo forecast to jest pewnego rodzaju prognoza, to jest pewnego rodzaju prawdopodobieństwo, tak? Zawsze może się zdarzyć tak, że meteoryt uderzy w data center, więc mówienie o commitmencie po prostu nie ma sensu. Żyjemy w niepewnej rzeczywistości, nawet jeśli biznes tego nie lubi, ok?
A w Kanbanie o commitmencie mówimy z trochę jeszcze innej perspektywy. Mówimy o tym, że w Kanbanie commitment rozumiemy dwukierunkowo. Czyli to nie jest tak, że biznes nam mówi i my musimy się zakomitować, a potem jesteśmy ścigani, żeśmy nie dowieźli sprintu. Tylko rozmawiamy z biznesem w ten sposób. Powiedz mi, czego chcesz. To jest taki kompromitujący żart, że to jest odniesienie do Spice Girls, tak? Na angielskich kursach kanbanowych zawsze mówimy tell me what you really, really want, tak? No właśnie, i to jest ten moment, nie? Kiedy mówimy, kiedy pytamy biznes jako zespół delivery, co wy naprawdę chcecie, nie? Co z tego miliona rzeczy, które są na upstream kanbanie, naprawdę chcecie? I im bliżej jesteście lewej strony, prawej strony, przepraszam, tym bardziej powinniście być zdecydowani. Jak nam powiecie, to my powiemy, ok, traktujemy wasze słowa poważnie. W końcu macie taki pay grade wyższy od naszego, że powinniście to wiedzieć. Ok. No a teraz taka sytuacja, to jest zupełnie hipotetyczne, że zdarza się dwóch gości, którzy są, można powiedzieć, dawcami tych zadań i oni mówią, to jest priorytet jeden, a drugi mówi, nie, to jest priorytet jeden. I co ja mam teraz zrobić? Co wtedy robicie? Oceniamy. Oceniamy. Oceniamy po czym? A właśnie. Tutaj widzicie, jest taką małą rzecz, ja nie wiem, czy dzisiaj w szkołach średnich, podstawowych się robi jeszcze zadania z fizyki, ale generalnie tam zawsze, jak się chciało sprawdzić, czy wynik jest dobry, to trzeba było jeszcze sprawdzić jednostki, nie? Jak się tam skraca waty przez metry, tak, to powinno wyjść w jakichś jednostkach prawidłowych. Jeżeli nam czas wychodził w metrach, to prawdopodobnie coś jest źle. I to jest taka teraz prowokacja, bo ja prowadzę taki meetup we Wrocławiu, Lean Coffee, w październiku robię taką edycję właśnie o tym, co robi Kanban, i zapytałem ludzi, co robisz kiedy przy rejestracji, co robisz, kiedy masz więcej zadań do zrobienia niż możliwości przerobowych, nie? Gro, 80% odpowiedzi jak zwykle jest priorytetyzuje. Świetnie, ale po czym? Nie? Bo jeżeli mamy dwóch business ownerów i oni mówią priorytet, no to priorytetem może być też na przykład opinia najlepiej opłacanej osoby w pokoju. Czyli tak zwany HIPPO, Highest Paid Person Opinion Framework. Świetny, naprawdę, nie? Bardzo często nie rozmawiamy o tym z biznesem, jako delivery Kanban, co tak na dobrą sprawę jest tym priorytetem, w jakich on jest jednostkach, nie? No i teraz ci kanbaniści podli, oni sobie wymyślili coś takiego, że może byśmy się zaczęli zastanawiać, ile to nas będzie kosztowało, jeśli dostarczymy coś później. Ktoś wie, jak się taka miara nazywa? Tutaj z takimi małymi literkami. Cost of delay. Koszt opóźnienia. Okay? Koszt opóźnienia. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego naraz, w związku z czym musimy te rzeczy tak rozkminić po wartości, tak poukładać w pewien sposób, zakolejkować, tak? Cała matematyka teorii kolejek, schedulingu, tego typu rzeczy tutaj jakby gdzieś wchodzi. O tym dzisiaj nie będziemy mówić. Ale mówimy o koszcie opóźnienia. Jaką charakterystykę może mieć koszt opóźnienia? Podstawową charakterystyką jest standard. Co to może oznaczać? Jak widzicie taką krzywą, na osi X jest czas, na osi Y jest koszt opóźnienia. Jaki jest ten koszt opóźnienia? Rośnie z czasem, tak? Czyli im dłużej czegoś nie zrobimy, tym nie zaczniemy zarabiać. Albo szybciej stracimy, albo więcej stracimy, tak? Albo więcej ryzykujemy. On się może wypłaszczyć. Kiedy on się może wypłaszczyć? Kiedy koszt będzie już tak duży, że nie będzie to miało znaczenia. Tak, albo na przykład feature ma już cała konkurencja, więc to, czy my go wprowadzimy, czy nie, to już nie przyciągnie żadnego użytkownika, nie? Tak zwana musztarda po obiedzie. No, okej. Ale wiele organizacji mimo to ulega takiemu skrzywieniu poznawczemu, które się nazywa sunk cost fallacy, czyli unikaniu tego kosztu, który już zainwestowaliśmy, który jest podobnie jak oczekiwanie na autobus na przystanku, nie? Jak czekasz na kawę w Wrocławiu, no to on już miał być 8 minut temu, no to pewnie będzie o tej 9 minucie, no to nie przesiądę się do tramwaju, bo jak odejdę, to on na pewno przyjedzie, tak? No nie wiem. Chodziłem do 9 we Wrocławiu, do liceum na Dominikańskim, nigdy to nie działało. Dobrze. Druga charakterystyka to jest fixed date, nie? Kiedy wiemy, że musimy coś zrobić na jakąś datę. Jakie rzeczy mają taką charakterystykę? RODO, nie? Promocja na walentynki. Jak ją dostarczymy w marcu,
Not much of a deal, nie? Nie, niekoniecznie. No właśnie. I teraz powinniśmy pytać aktywnie biznesu albo jako analitycy zastanawiać się, czy product ownerzy, który z tych charakterystyk przyjmuje element, nad którym w danej chwili pracujemy. A to nie jest koniec. Ja wiem, że niedługo obiad. Chciałem wam powiedzieć, że profili kosztu opóźnienia jest 16. Jeden z nich nazywa się sprzedaż biletów na koncert Taylor Swift, ale dzisiaj wam oszczędzę i pokażę wam tylko 4. Uff, okej. Okay. Expedite, czyli nagły. Co jest nagłej charakterystyki? Kryzysy. Produkcja się pali. Tak jak tam koleżanka z tyłu powiedziała, ktoś przychodzi i mówi: krwawimy gotówką, produkcja leży, nie? Albo tam podejrzałem w konkurencji, mam teraz najbardziej sexy feature, który potrzebujemy zrobić, nie? No nie wiem, może w tym pierwszym przypadku bym uwierzył, w tym drugim to już byłbym bardziej, nie byłbym taki pewny tej wiary w to. Okej. No i teraz rzeczywistość jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo jest coś takiego jak intangible, czyli nienamacalna. To jest taki rodzaj opóźnienia, o którym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy on zmieni swoją charakterystykę. Czyli na początku on jest taki bardzo niski, bardzo niski. Kto by tam pisał testy, tam regresja, tam refactoring, to wszystko poczeka, nie? A potem ma taki punkt przegięcia, taki węzełek i bach, nie? W naszym życiu codziennym co to może być? Teraz taka minuta szczerości. Kto z was powinien już być na kontroli u stomatologa, ale to odłożył na później? Okej. Okay. Wiecie, co się może stać? Taki moment przegięcia może być dokładnie w godzinie tuż przed waszą prezentacją na konferencji. Nie wiemy. Nie wiemy kiedy i nie wiemy jak bardzo. Nie? Podejmujemy pewnego rodzaju ryzyko. Okej, okay, nie? Tam wymiana oleju, tam 10 tysięcy w tą czy w tamtą, nie? Wizyta u dentysty, tak? Biznes robi tak samo, nie? Jakiś upgrade, jakiś refactoring, cokolwiek, nie? Przecież, kurczę, no nie wiem, pracowałem kiedyś w Sabre, nie? Oni tam mają takie aplikacje, no już teraz nie mają, ale jak pracowałem we wczesnych latach 2000, które miały 30 lat, nie? One też były napisane z myślą o tym, że przecież to będzie żyło 5 lat, nikt tego nie będzie utrzymywał, nie? Po co to jakoś sensownie napisać? No właśnie, taka jest rzeczywistość. Więc to, co mówi Rainer Cen, to jest to, że jeśli chcesz wybrać jeden faktor, jeden czynnik, po którym powinieneś decydować się, jak kolejkować, jak przesuwać, jak priorytetyzować te rzeczy, to powinien być koszt opóźnienia. Koszt opóźnienia oczywiście najłatwiej jest, może nie, najbardziej oczywisty jest koszt opóźnienia ekonomiczny, tak, w którym możemy powiedzieć, ten koszt opóźnienia jest taki w dolarach, euro, bitcoinach, czy czymkolwiek liczycie dzisiaj waszą ekonomię. Ale bardzo często koszt opóźnienia może być też kosztem na przykład opóźnienia związanego z pewnego rodzaju emocjami. Na przykład koszt opóźnienia możemy wyrażać w tym, kto się wkurzy, jak czegoś nie dostarczymy. Nie? Czy się wkurzy CEO, czy się wkurzy dział marketingu. Nie? To ja wiem, że to już jest nienamacalne, tak? Ale to też jest pewien element, który jako ludzie pracujący po tej lewej stronie kanbanu powinniśmy brać pod uwagę. Tak? Czasami z powodu własnego instynktu samozachowawczego, tylko że chcecie utrzymać się w pracy, a czasami tego, że chcemy zapewnić istnienie naszemu biznesowi. No dobra, to już zbliżamy się pomału do końca. Wiemy, że jest ten upstream, wiemy, że jest ten downstream, wiemy, że jest ten point of commitment, wiemy, że w przeciwieństwie albo może trochę odmiennie w stosunku do downstreamu, w upstreamie chcielibyśmy mieć zawsze to minimum, żeby wiedzieć, że ten system czymś karmimy. Gdybyśmy mieli zdefiniować upstream i downstream takimi frazami, to tu budujemy opcje, tak? Tu budujemy opcje i zrzucenie opcji w tym miejscu z tablicy oczywiście coś nas kosztuje, bo zainwestowaliśmy czas analityków, product ownerów, designerów, jakichś A/B testów, nie wiem, interview, czegokolwiek, ale ten koszt porzucenia tego i dojścia do wniosku, że to nie ma sensu, mimo że już zainwestowaliśmy w to ileś godzin czy ileś dolarów, a jest relatywnie mały. Koszt zrzucenia czegokolwiek z tablicy downstreamowej jest dużo, dużo wyższy. Nie tylko dlatego, że znów dokładamy pieniądze, czyli przepalamy jakąś kasę, ale też dlatego, że zrzucenie jakiegokolwiek ticketu z tej tablicy ten system destabilizuje i dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale powoduje, że ten system staje się coraz mniej i mniej przewidywalny.
Bo w Kanbanie dużo liczymy, w Kanbanie dużo mierzymy, odnosimy się do pewnych metryk, metryk przepływu i generalnie wyparowywanie tiketów z tablicy jest bardzo złe. Kosztowne, frustrujące dla zespołu, bo spotykamy się nawet na skramowym planningu, gdzie słyszymy, to jest sprint goal, ok, jest ok, a teraz w poniedziałek, słuchajcie, zapomnijcie o tym wszystkim, co ustaliliśmy w poniedziałek, teraz to już mam tutaj dla Was jeszcze jedną rzecz, nie? Jak to jest następny poniedziałek, to jest dobrze, ale jak to jest w następny poniedziałek, w połowie sprintu, no to wszyscy wiemy, jakie będą tematy przy kawie, ok? No właśnie, więc tutaj realizujemy opcje, tutaj je dostarczamy, tutaj można powiedzieć ładnie z teorii opcji, konwertujemy opcje na wartość użytkownika. I teraz taka rzecz, którą zapowiedziałem, czyli nawiązanie do tego waterfalla. Bo bardzo często jak pracuję z zespołami i omawiamy sobie ten Kanban, to oni mówią, kurde Radek, 13 kolumn razem, to jest taki waterfall. Nie? Ja mówię, no wszystkiego można w pewien sposób nadużyć, wszystko można jakby wypaczyć, tak? Ja bym powiedział, że myślmy o tych nazwach kolumn nie jako takim twardym handoverze, że tu się skończył development i tutaj są tylko testy, albo że tutaj są już historyjki, to już nie możemy tutaj napisać innej, albo dojść do wniosku, że musimy ją podzielić na dwie. Myślmy raczej o czymś, co nazywamy po angielsku dominant activity, czyli taką dominującą główną aktywnością, tak? To, że development jest tutaj, to nie znaczy, że nie odbywa się już pisanie testów. To, że są tutaj testy, to dla przepływu pewnej wartości nie oznacza, że powinniśmy coś dopisać. I te same prawidła odnoszą się oczywiście do tego tutaj. Natomiast gdzieś jest zdroworozsądkowa granica, która mówi, no nie można robić wszystkiego naraz wszędzie, no bo to jest tak, jakbyśmy już lecieli samolotem i nagle postanowili, że teraz tam odkręcimy jakiś panel, tak, tu sobie coś na zimno zanitujemy i tak dalej. No to można, to się nawet może udać, ale to niesie ze sobą pewne ryzyko. Jeszcze jedno odniesienie do tego waterfalla, tak, bo tych kartek, nie pokazywaliśmy sobie za dużo tych kartek i zastanawiamy się nad tym, czy ten Kanban nie jest w tym wymiarze taki waterfallowy. Ja bym powiedział, Kanban Ci pokaże, czy Twój proces jest waterfallowy, czy nie. Jak? Rób sobie zdjęcia swojej tablicy. Nie? Czy te etykiety wędrują w takich grupach, jak w porządnym waterfallu? Czy może starasz się dostarczać je po kolei i często i wcześnie, po to, żeby już na podstawie jednej dostarczonej rzeczy, przeciągniętej end-to-end, dowiedzieć się czegoś o Twoim użytkowniku? Nie o demonie w Jirze, nie o skrzacie, który przynosi karteczki, ale o tym, jak użytkownik interaguje z Twoimi feature'ami, tak? Z Twoją aplikacją. I tyle, moi drodzy. Tyle o tym Kanbanie. Gdybyś ktoś chciał być zainteresowany, to jeszcze będzie taka reklama. Moje najmłodsze dziecko, czyli Kanban przy kawie. Pierwszy, jedyny podcast o Kanbanie. Zapraszam. Zapraszam też na wspomniany Wrocław Lean Coffee. Już nie ma miejsca najbliższe, ale możecie dołączyć. Na mojego bloga albo na moją stronę. To pewnie będzie dostępne. Jeśli interesuje Was Kanban, jestem też do dyspozycji. Zapraszam do pytań. Dzięki.